Alicja Bachleda-Curuś zaczęła karierę jako wokalistka. Niewiarygodne, do kogo ją porównano. Alicja Bachleda-Curuś jest nie tylko aktorką, ale także utalentowaną wokalistką. Lata temu jako młoda dziewczyna podbiła serca słuchaczy 4. Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu. W internecie dostępne jest nagranie z tego wydarzenia. Choć niektórzy już zdążyli porównać ją do Sana, to znaleźli się także tacy, którzy niespecjalnie są zachwyceni jej głosem. Alicja Bachleda-Curuś od lat występuje publicznie. Alicja Bachleda-Curuś miała wcześniej rozpoczęła swoją przygodę ze światem filmowym. Zadebiutowała na ekranach kinowych w roli Zosi w Panu Tadeuszu. Oczy wszystkich od razu zwrócone były na dziewczynę, która zachwycała swoim wyglądem i talentem. Z biegiem lat kariera aktorska Bachledy-Curuś coraz nabierała tempa. Kobieta wyjechała za ocean, by tam rozwijać swoje zdolności. W USA poznała swojego męża, aktora Colina Farrella. W 2009 roku na świat przyszedł syn pary Henry Tadeusz. Związek artystów jednak nie przetrwał. Para rozstała się w 2011 roku. Fani polskiego kina mogą kojarzyć Alicję ze współczesnych produkcji, takich jak 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, czy Pitbull. Niebezpieczne kobiety. Alicja Bachleda-Curuś w młodości występowała na scenie. Nie wszystkim jednak podoba się jej głos. Alicja Bachleda-Curuś od najmłodszych lat występowała publicznie. Nie tylko jako aktorka, ale także piosenkarka. Wielokrotnie reprezentowała telewizję polską na festiwalach zagranicznych. W 2001 roku wydała swój debiutancki album Kilmat. Oprócz tego udzielała się także w innych projektach muzycznych. W sieci odnaleźć można nagranie, na którym jako nastolatka wykonywała na scenie w Brzegu utwór What a Feeling z repertuaru Irene Cary. Fani muzyki tamtych lat mogą kojarzyć tę piosenkę z filmu Flashdance. W komentarzach pod filmikiem, na którym Alicja Bachleda-Curuś wykonuje numer, zdania są podzielone. Jedni skrytykowali głos piosenkarki, a drudzy docenili odwagę i zaangażowanie dziewczyny. Wiele osób stwierdziło, że Bachleda-Curuś nie wyróżniała się zbytnio głosem. Padły oczywiście porównania do Sary James czy Roxany Węgiel, które debiutowały na scenie w podobnym wieku. Ktoś na siłę ją chciał wypromować fatalny akcent, niestety no niestety słabe wykonanie, góry zwłaszcza złe. Brzmiały głosy w komentarzach. Wśród krytycznych opinii pojawiło się także jedno dość nieoczekiwane porównanie. Otóż internauci zwrócili uwagę na podobieństwo aktorki do